Dziś mamy całkiem przyjemną wycieczkę. Znajdujemy się w miejscowości Tleń. Województwo jakie? Pomorskie? Nie. Kujawsko-Pomorskie? Dokładnie. Będziemy dzisiaj zwiedzali opuszczony ośrodek wczasowy wojskowy Rybitwa. Przed nami, jak widzicie, coś takiego jak punkt medyczny. Chyba. Jest taki właśnie tutaj taki plus. No i co, wejdziemy, zobaczymy jak to wygląda. Już tutaj widzę, że to jest zdewastowane. Bardzo nawet. Tutaj mamy instrukcję BHP przy obsłudze kserokopiarki. Tutaj jakieś opłaty, tabela opłat. Czasów, tak. Jakie sezony, tutaj ceny. Turnusy tutaj są. Chyba jest na... Wyżywienie 25 zł za osobę. Za auto 3 zł za dobę, chyba że na 2 tygodnie, no to 20 zł. No okej. Kolejne pomieszczenie. Tutaj też dużo... Potem w całkiem dobrym stanie. Tak. Chyba obsikany, ale... Obsikane? Możliwe. Ale nie zniszczone. No to mógł być jakiś taki punkt medyczny. No i tutaj co? Jakaś... Tutaj jakaś taka szafeczka, no tutaj... No tutaj też jakieś takie ponumerowane. 3, 4, 5, może faktycznie. To do domków. Tak. Były. Tak. To może jednak nie punkt medyczny. Chociaż... Ale ten krzyżyk, no właśnie. O, tutaj niemal cały kibel. Tak, tutaj były umywalki pewnie. Wszystkie szyby powybijane. Tak, tutaj łazienka. Telewizor zdewastowany. Tak. Ale polski. Okej, to idziemy do kolejnego domku. Jest ich tutaj kilka. Tak, zobaczymy co jest w środku, jeśli da się wejść. No mam nadzieję. Tutaj mamy jeszcze... No, dokładnie. WDW. Wojskowy Dom Wczasowy. No, tam dalej też widać kolejne domki. Tak. Nie wiem czemu ten jest tak osobno. Może było ich kiedyś więcej. Tak, to jest dwójka. Mhm. To jest dwójka. My byliśmy w jedynce. My byliśmy w jedynce już. Okej, no to co my tutaj mamy? Umywalkę. Kabina prysznicowa. Dokładnie. Lodóweczka. Jest, tak. Nie no, cała, tylko wywalona. Cała. No tu jakaś szafeczka. Aha. Śmieci oczywiście. By było wyjście chyba, drugie. Tak. No, wydawały się całkiem ładne te domki. Tak, no to... W środku. O! Jeszcze ktoś płyn do opalania został. No. Emulsy do opalania. Jak widać tutaj można było sobie podjechać autem. O. Jeszcze widać. Może i tak. My się przyjdziemy. Tak. Nie wiem, jakoś to wygląda na fest zadbane, o ktoś idzie faktycznie. To już nie jest domek na pewno. Tutaj na pewno mamy kilkanaście pokoi. Już tak z daleka myślałem, że to jest nawet czynne. jakieś sanitariaty. No. Chodźmy po kolei. No tutaj już z sufitu kapie. Wszystko się łuszczy. Niestety nie wiemy, ile to już stoi puste. Tak. No, tutaj mamy jakieś tajne przejście, no. Ciekawe, czy coś ciekawego się tutaj znajdzie. Popatrz. Wyżywienie pracowników Rybitwy według normy 0,10. O. Weź może to pokaż. Tutaj mamy coś ciekawszego, książkę ewidencji. Zobacz, czy tam coś jest zapisane, czy nie, czy wszystko puste. O, no chyba niestety, no weź jeszcze tam. Nic, nic. Nówka, nieśmigana. O, ale tutaj mamy coś. Jest data jakaś? Nie ma. 31.07.96. O. No to już... Ogólnie czerwiec 96. No to już kupę lat. A tutaj mamy już jakąś taką wnękę. No, fest jest to zniszczone. Nie wiem, co tutaj było, łaźnia czy co? No, może. Tutaj może była stołówka. Według mnie mogła być tutaj jakaś stołówka. Ok, idziemy dalej. Nie daj się zabić. A jednak dał się zabić i nie działa. Jest zniszczona. Szkoda. No. O, tutaj też coś mamy. O, tutaj zejście raczej nie ma. Ale jesteśmy na jakimś poddaszu chyba. O. No i przypadkiem znaleźliśmy schody. Chodźmy więc. Tak, całkiem przypadkiem. No, to musiało być po pokoju. Tak. Tak mi się wydaje, że tutaj już łazienki były osobno. kanapa. No i tutaj jest kolejny pokój. Tak, także tutaj były łazienki już osobno. W domkach było o wiele lepiej. Plakatówki. Tu jest kolejny pokój. Tak, pokoje są podobne. Tutaj jakieś schody wyżej. Ładnie wykonane są w stanie. Zobaczymy. To jest właśnie już wejście na poddasze. Łazienka. No, wyżej to już nie wejdziemy na pewno. No i co tutaj? O, tutaj już taki większy pokój. Tak, większy pokój, może na przynajmniej trzyosobowy, nie? No. No i tutaj też taki większy. No większy. Tak. To co pozostaje nam zejść do piwnicy jeszcze, nie? No, to już tego nie lubię. Ale ty za to bardzo. Ok, idziemy do piwnicy. W piwnicy co? Publikacja. Tutaj nie wiem właśnie co to takiego było. Czy to też jakiś taki pokój w piwnicy? Aha. Dziwne. Jakiś karcer może. Nie, zobacz, tutaj coś musiało być dla dzieci, bo... Tak, tak, widzę, jakaś tapeta jest. Aha, no albo czegoś innego. O, tu jest coś ciekawego. Zejście. Tak, takie zejście na dół. No. W sumie nie wiem po co, na co. Trzeba uważać, żeby nie wpaść w to. No i tutaj mamy też wyjście. Idziemy dalej, zobaczyć. Kolejne domki. Tak. No i jesteśmy przy kolejnych domkach. Tak, takie jakieś połączone. Tak. Wejdźmy może tędy. Tutaj jakiś taki dół jest. Trzeba uważać. No i tutaj co? Łazienka. Kolejna łazienka, tak? Dwie? Tak wygląda. No tutaj to już... Jakiś ala salon. Tak, no i mamy też wejście. I zdewastowane schody, do których się nie da wejść. To wejdźmy może do tego obok. Tak. Myślę, że on będzie analogiczny do tego. Mi się wydaje. Tutaj przed domkiem kilka szafeczek takich. To jest dwie łazienki. Tak, będzie analogicznie. No musisz przejść. Tu też schody zdewastowane. Tak, też się nie da. Okej, ostatnia szansa tutaj. Wejść na górę. No i tutaj tak samo jest, no popatrz. No, widzę. Tu jeszcze mamy wejścia tutaj. Fotel. Kolejny fotel. O, tu jakaś piwniczka. Schowek. Coś takiego. No. A to ciekawe co było? To... Pewnie kosz na śmieci tutaj był. No, pewnie tak. No tam mamy kilka też tego typu domków, tak, identycznych. No, też są połączone. Tak. Tutaj chyba stąd prąd dostarczali. Tak, do na pewno. I co, podejdźmy jeszcze do tamtych. Podejrzewam, że też nie będzie wejścia wyżej. No. Tak, wejdziemy. No i znów niemiła niespodzianka. Okej, więc zwiedziliśmy trochę pobieżnie cały ośrodek. Jak widać, deszcz się rozpadał i nie jesteśmy w stanie dojść do wszystkich budynków. No ale w sumie co, no... Większość domków jest analogiczna do siebie. Tak, także... Wejścia na górę jak widać nie ma. No, schody w domkach są już zdewastowane do połowy. Ale wydaje mi się, że musiały one fajnie wyglądać, jak jeszcze nie były zniszczone. Tak, tak. W domkach no to wygląda na to, że w każdym z domków była ubikacja, nawet dwie. Nawet dwie, tak. Dwa pomieszczenia takie. No w pokojach, sanitarne. No to w pokojach to właśnie nie było w ogóle. No mniejszy ani... standard, nie? Tak, tak, tak. No na pewno taniej było. No. Ale też pewnie nie najgorzej tam widać po tych wszystkich... Tak, no... meblach i tak dalej. Nie wiadomo też do kiedy działał, nie? Znaleźliśmy jakieś dokumenty, ale to było z 96 roku. Tak, no to myślę, że jeszcze działał dalej. To no, już... Wtedy jeszcze mógł działać. To też nie wygląda na aż takie strasznie zrujnowane, żeby tak dawno miało przestać działać, nie? Tak, no... Jest to też na takim zadupiu, także no może ludzie nie wiedzą tak. No, i nie dewastują. Tak właśnie, dlatego też... Też może być prawda. Też coś w tym jest. No to co, no to my się jakoś zwijamy. Mamy do auta. Kawałek. No. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.